Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie świetny odcinek. Głównie dlatego, że mówimy o świetnej gwieździe, która zawróciła nam w głowie rewelacyjną rolą Barbary z Nocy i Dni. Była u szczytu sławy, gdy postanowiła wraz z mężem wyjechać do Stanów Zjednoczonych i dla swoich widzów można powiedzieć, że zniknęła. Co dzisiaj słychać u Jadwigi Barańskiej? Aktorki, która przez ostatnie 40 lat zagrała tylko jedną rolę? Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie dla Was bardzo ciekawy. Dlaczego podjęła taką decyzję? Co działo się z nią przez ten długi czas? Na wszystkie te pytania dzisiaj odpowiem, ale zanim to, drugi powód, dla którego dzisiaj będzie ekstra. A to z takiego powodu, że dzisiaj mam promocję wraz z marką Fabiola. Tutaj widzicie pudełeczko po torebce i dzisiaj pod koniec odcinka wszystko Wam wyjaśnię, będzie do zgarnięcia torebka Waszych marzeń i to nie tylko dla Pań jest konkurs, dla Panów również, ponieważ Fabiola ma różne gadżety. Ale dlaczego ja się tak cieszę? Ponieważ ta promocja, którą zawiera ten odcinek, wyszła ode mnie. Zwykle to jest tak, że firma zgłasza się do youtubera, blogera, whatever, po to, żeby zareklamować swoje produkty. A ja tę oto torebkę zamówiłam sobie sama, samiusieńka. No i zobaczcie, ja ją nawet cały czas maltretuję, użytkuję, cały czas jest ze mną. Nawet tutaj dobrze widać. I ona mi się tak spodobała, że postanowiłam odezwać się do tej marki, czy nie moglibyśmy dla moich widzów czegoś wykombinować i udało się. Ja już jako maniaczka właśnie cieszę się też drugą torebką, więc pod koniec odcinka wszystko Wam wyjaśnię, pokażę Wam dokładnie te torebki, a teraz już zabierajmy się za temat. Jadwiga Barańska urodziła się 21 października 1935 roku w Łodzi. Jest polską aktorką teatralną, filmową, telewizyjną, a także scenarzystką. Urodziła się w mieście filmowym, Łodzi, i jak wielu Polaków nie miała łatwego dzieciństwa. Aby przeżyć, pomóc rodzinie musiała bardzo szybko dojrzeć. Jestem z trudnej epoki, bo mając 7 lat poszłam do pracy. Sprzedawałam bibułkę, z której mężczyźni robili sobie papierosy, opowiadała aktorka i zapewniała, że do dzisiaj żadnej pracy się nie boi. W 1958 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Łodzi. Jej mężem został później Jerzy Antczak, reżyser, ale to nie było takie hop-siup. Historia tutaj jest dość zabawna i zresztą pan Jerzy Antczak będzie nam się przewijał przez tę historię, ponieważ jest jej bardzo ważnym punktem. Ale zacznijmy od tej miłości. Nie była od pierwszego wejrzenia, a wręcz przeciwnie, pan Jerzy swoją przyszłą żoną zupełnie się nie zachwycił. Mój mąż nie chciał mnie przyjąć do szkoły. Był asystentem, a ja byłam strasznie chuda i drobniutka. Powiedział, że ktoś taki w żadnym wypadku nie może być aktorką, wspominała Jadwiga Barańska, początki kariery w audycji Polskiego Radia w 1999 roku. Właściwie to przez niego nie została przyjęta do szkoły aktorskiej. Był asystentem i podpowiadał, że zdecydowanie się nie nadaje. Aktorka jednak nie poddała się, złożyła papiery również do Warszawy, ale tam też nie od razu się udało. Pojechałam zdawać do Warszawy. Tam też mnie nie przyjęli. Nie wiadomo dlaczego, ale wybiegł za mną Aleksander Bardini i powiedział, żebym na pewno zdawała za rok. I zdałam. To był bardzo mądry człowiek. Zanim jednak zdała, przez ten rok wróciła do Łodzi i tam pracowała w zakładach dziewiarskich jako pracownica kulturalno-oświatowa. Karierę w teatrze zaczęła na deskach teatru klasycznego w latach 1959 do 1966. Grywała bardzo często w klasycznym repertuarze, ale jak sama przyznawała, bardzo mocno łączyło się to z jej charakterem. Ja się urodziłam stara. Byłam zawsze nad wiek dojrzała, nawet jako dziecko. Takie mam usposobienie. W międzyczasie Jadwiga z Jerzym zaczęli się spotykać i pobrali się. Pierwsze 3 lata ich małżeństwa nie były jednak sielankowe, ledwo bowiem wiązali koniec z końcem. Mieszkali w malutkim mieszkaniu z mamą Jadwigi, psem i kotem, a potem zdarzyło się coś, co mogło zaważyć na całym ich przyszłym życiu. Ponieważ Jadwiga dostała angaż w teatrze w Warszawie. Niby ta odległość to niedużo, ale jednak wymagała od tych dwojga sporej gimnastyki, by swój czas móc tak zaplanować, żeby jednak mieć go dla siebie choć trochę. Te 5 lat, w których tak działali, było dla nich wielką próbą.
Szczęśliwie po tym czasie dla ich kariery, no ale przede wszystkim również dla miłości, Jerzy Antczak dostał angaż w Warszawie. Objął stanowisko naczelnego reżysera w TVP. I niebawem na świat przyszedł ich syn Mikołaj. Ale tutaj też nie było tak, że mogliście lankowo cieszyć się macierzyństwem, ojcostwem, z tego powodu, że kariera obojga nabrała tempa i znowu musieli żyć w biegu. Jadwiga grała w Teatrze Polskim w Warszawie do 1972 roku. Odniosła sukces jako aktorka filmowa, występując głównie w filmach swojego męża, Jerzego Antczaka, który również zdecydowanie rozwinął przez te lata skrzydła jako reżyser. Jak się obsadza żonę, to musi być 5 razy lepsza od innych aktorek, a Jadwiga wielokrotnie swoją pracą uratowała moją głowę, mówił reżyser. Jadwiga Barańska grywała również w teatrze, telewizji, ale potem przyszła rola w Nocach i Dniach. Był to film, który dla tych dwojga był największym sukcesem w karierze. I to właśnie pani Jadwiga była pomysłodawczynią tego, aby ten scenariusz powstał, aby zrealizować ten film. Namówiła męża po wysłuchaniu 10 radiowych odcinków w interpretacji Gustawa Holoubka. Ten film dostał zresztą nominację do Oscara. Było to niesamowite osiągnięcie. I wiele osób mówiło, że gdyby nie pani Jadwiga, to tej nominacji by nie było. Podobno hollywoodzcy krytycy byli oburzeni tym, że pani Jadwiga nie dostała nominacji do Oscara jako najlepsza aktorka pierwszoplanowa do nagród Akademii. Ale pani Jadwiga była zadowolona. Dostała przecież Złotego Lwa za najlepszą rolę kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Wtedy jeszcze młoda aktorka mieszkająca w Polsce nie wiedziała, że kiedyś zwiąże swoją przyszłość z USA. Być może wtedy bardziej żałowałaby tego, że nie dostała nominacji do nagrody, która mogłaby otworzyć jej drzwi do kariery również w Stanach Zjednoczonych. Choć Noce i Dnie przegrały rywalizację o Oscara, nikt, kto widział ekranizację powieści Marii Dąbrowskiej, nie miał wątpliwości, że filmowa opowieść o losach Barbary i Bogumiła Niechciców jest dziełem wybitnym. A pan Jerzy i pani Jadwiga udowodnili, że tworzą niesamowity duet zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Mimo że tak dużo czasu spędzali razem, tak mocno i intensywnie pracowali razem, nigdy nie utracili tego, co było dla nich najważniejsze – wzajemnego zainteresowania sobą. Być może to ta wspólna praca sprawiała, że się sobą nie nudzili, bo mieli wspólną pasję, a być może chodziło o to, że przeciwieństwa się przyciągają, bo charakterami zdecydowanie różnili się od siebie. I choć wiele osób mówiło, że Jadwiga swojemu mężowi zawdzięcza dużo, ci, którzy dobrze przyglądali się relacji, mówili, że jest to zdecydowanie duża wzajemność. Bo jej wkład to nie tylko odtwórstwo ról, które proponował jej mąż, ale także wspomagała swojego męża w scenopisarstwie. Była także autorką scenariuszy do 2 ostatnich filmów reżysera – Dama Kameliowa oraz Chopin – Pragnienie miłości. Ale tutaj stanął przed tą parą chyba najtrudniejszy wybór w życiu. Chodziło o wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Jadzia była bardzo w trudnej sytuacji. Aktorka u szczytu sławy stanęła przed trudnym wyborem. Mogła kontynuować wspaniałą karierę w kraju lub jechać w nieznane z mężem. Podjęła niezwykłą decyzję i pożegnała się z aktorstwem, ani na chwilę nie przestając się uśmiechać i z wysoko podniesioną głową, wspomina Jerzy Antczak. Ale Stany Zjednoczone nie przywitały ich wcale bardzo różowo. Jerzy początkowo objął stanowisko radcy kulturalnego w ambasadzie PRL w Waszyngtonie, ale po strajkach Solidarności odesłał do kraju legitymację partyjną, zaś po ogłoszeniu stanu wojennego poprosił o azyl polityczny. Również pani Jadwiga mówiła, że Stany Zjednoczone były na początku dla niej dość obcym miejscem. W Stanach wszystko było dla mnie nowe, starałam się to akceptować i uczyć tego kraju, jest inny, mówiła. Aktorkę i reżysera prześladował również pech. Producent, który obiecał Jerzemu pracę w przemyśle filmowym, zbankrutował. A to, co proponowano reżyserowi, było sprzeczne z jego zainteresowaniami. W końcu zdecydował się postawić na to, że będzie uczył innych i stanął do konkursu o profesurę na Wydziale Reżyserii Uniwersytetu w Los Angeles i pokonał setki kandydatów ubiegających się o to zaszczytne stanowisko.
Zachwycił umiejętnościami jako praktyk oraz teoretyk reżyserii. Obecnie ma tytuł dożywotniego profesora. Jest członkiem Akademii Filmowej przyznającej Oscary, twórcą cenionym w środowisku filmowym na całym świecie. Jadwiga natomiast swoje życie postanowiła poświęcić mężowi i jego karierze. Zrezygnowała ze wszystkich swoich marzeń. Odstawiła na półkę także swój niesamowity talent po to, żeby stworzyć mężowi przyjazny i ciepły dom. Kiedy byłam młoda, myślałam tylko, trzeba grać jak najwięcej, ale w którymś momencie, pewnie dlatego, że Bóg zesłał mi ogromną rolę i wielkie spełnienie, to się zmieniło. Zrozumiałam, że to nie granie jest najważniejsze, ale rodzina. Antczakowie wrócili do Polski w latach 90., ale jednak nie na stałe. Dzielą swoje życie między dwa kontynenty. W Stanach pozostał ich syn ze swoją rodziną. A czy pani Jadwiga nigdy nie chciała wrócić na ekrany? Nie tęsknię za swoim zawodem, wyznała w 2002 roku, gdy razem z mężem kręciła w Polsce film Chopin – Pragnienie miłości, do którego napisała scenariusz i w którym zagrała niewielką rolę matki Fryderyka. Człowiek powinien w życiu przede wszystkim szukać spełnienia. Mam poczucie, że jestem bardziej pożyteczna stojąc przy mężu, niż gdybym miała grać byle jakie role w byle jakich filmach czy plątać się po serialach gdzieś na drugim planie, twierdzi dzisiaj ponad 80-letnia aktorka. Czuję się spełniona. Wiem, że teraz się narażę swoim kolegom, ale uważam, że aktor powinien grać na scenie 20 lat najwyżej. Dobrze, ale skupmy się teraz właśnie na tych relacjach, bo powiedziałam wam, że sporo osób uważa, że pani Jadwiga dużo zawdzięcza mężowi. Teraz wam chciałam powiedzieć, dlaczego ja uważam, że to również mąż bardzo dużo zawdzięcza pani Jadwidze i nie mam tutaj na myśli jedynie tego poświęcenia, które dla niego zdecydowanie podjęła. Byli wyjątkowi, stworzyli bowiem małżeństwo, które pracowało na swój duet. Pani Jadwiga nie czuła się skrzywdzona, pracując na niesamowite nazwisko swojego męża. On też zawsze ją doceniał i zawsze podkreślał, jak duży wkład ma w jego pracę. Jerzy powinien być wdzięczny Jadwidze, bo bardzo wysoko postawiła poprzeczkę, dokąd mają zmierzać, stwierdził Ignacy Gogolewski. Barańska zresztą nie pozostawała dłużna. Jak chcesz się wspinać, to ktoś tę drabinę musi trzymać. Ja trzymałam drabinę mojego męża, a on moją, tłumaczyła obrazowo. A z perspektywy czasu, czy żałuję wyjazdu, jak wspomina moment decyzji? Ja nie miałam na to wpływu, to jest przeznaczenie, nigdy o tym nie myślałam. Dobrze mi za granicą, jesteśmy już starszymi ludźmi, więc jesteśmy na emeryturze. Do Polski jednak bez przerwy przyjeżdżamy, bo bez niej nie możemy żyć. To jest mój kraj, tu płacę podatki. Życie w Ameryce to jak życie na innej planecie. Mimo tylu spędzonych wspólnie lat, uczucie między tą parą się nie wypaliło, nadal świetnie się dogadują, a z każdej wypowiedzi bije niesamowity wzajemny szacunek. Jadzia ma wielki talent literacki. Kiedy pisałem Noce i dnie mojego życia, a napisałem 4 razy więcej materiału niż ten, który został opublikowany, ona wzięła to w rękę i ona mi to kroiła. Mam do niej wielkie zaufanie. Teraz piszę 2 książkę. O Boże, jak ja ich kochałem. Tytuł to zasługa Barańskiej. Siedzę kiedyś i mówię do niej, Jadziu, chciałbym napisać 2 część Nocy i dni mojego życia. Ale skupioną na ludziach, którzy byli dookoła mnie i ona od razu mi podpowiedziała ten tytuł. Są spełnieni prywatnie, ale i zawodowo. Zawodowo to oczywiście już wam wymieniłam, a prywatnie jako małżeństwo, rodzice, a także dziadkowie. Jerzy Antczak pięknie mówi o swojej żonie, że od kiedy ją poznał, wszystko w życiu mu się poukładało. A Jadwiga, że nie wyobraża sobie cichych dni w małżeństwie. Aktorka w 2013 roku obchodziła 55-lecie pracy artystycznej. W 2015 roku z okazji 40. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni internauci w swoim plebiscycie uznali Noce i dnie za najlepszy film 40-lecia. Wygrały z Potopem i Ziemią obiecaną. Jerzy Antczak otrzymał nagrodę za reżyserię, a Jadwiga Barańska dla najlepszej aktorki. Dodam jeszcze tylko na koniec, że pani Jadwiga również pięknie śpiewała, a jej utwory zdecydowanie możecie znaleźć tutaj na YouTubie.
I tak dobrnęliśmy do końca tej historii, ale zanim się z Wami pożegnam, to oczywiście powiem Wam więcej o tym konkursie, który Wam już obiecałam. No dobra, to teraz Wam z bliska pokażę te niesamowite torebki i powiem, co robić. Zapraszam Was na mojego Instagrama, tam do wygrania będzie jedna taka torebka marzeń, ponieważ marka Fabiola jest o tyle super, że sami możecie zaprojektować tę torebkę, a na dodatek ją spersonalizować, czyli wymyślić sobie napis, jaki ma na niej być. Ja akurat tutaj poszłam, jak widzicie, w krokodyla, bardzo mi się spodobał, sobie zamówiłam taką wersję letnią i zimową, teraz właśnie chodzę wszędzie z tą czarną, jest większa, ale Wy możecie wybrać sobie skórę, jaką chcecie, właśnie ten napis, okucia, a nawet wnętrze torebki, dlatego jest to naprawdę super okazja i te torebki są ekstra wykonane, dlatego ja po prostu stwierdziłam, że muszę Wam taką dać. Dlatego serdecznie Was zapraszam na Instagrama, tam się wszystkiego dowiecie, a kto nie chce się bawić w konkursy, to jeszcze tylko Wam powiem, że poniżej w opisie i w pierwszym komentarzu macie link do strony Fabioli i tam możecie wykorzystać specjalny kod zniżkowy, który mam dla Was, Paula10. Dzięki niemu otrzymacie 10% zniżki i ta zniżka jest aktualna do końca marca, także serdecznie Wam polecam, możecie sobie wybrać, pokombinować, wzorów jest mnóstwo, bardzo różne skóry, polski projekt, można wybrać pasek, taki grubszy, można wybrać łańcuszek, co kto woli. Także ja się naprawdę jaram, że marka Fabiola postanowiła zrobić nam taki prezent. Dziękuję Wam za dzisiejsze oglądanie i to, że byliście ze mną do samego końca. Pamiętajcie, że widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach. No i oczywiście zachęcam Was do komentowania tego odcinka. Napiszcie mi jak zawsze, jak Wam się podobało. Komentarze zawsze mile widziane. A ja już lecę szykować dla Was kolejny odcinek. Trzymajcie się. Hejka!